Cześć, tu Ernest! Koszmarów czar dobiegło końca, a to oznacza, że pora rozchmurzyć wyspę Fortnite i przygotować się na wielką bitwę przeciwko Galactusowi i oczywiście zimę. Wczorajsza aktualizacja przywróciła 4 Quinjety, kanistry, usunięto oczywiście cienie, bronie Midasa i jego pomagierów. Ruiny stoją puste, ale można tu usłyszeć zagubione krzyki cienia Midasa. W tym filmiku rzucimy okiem na nowe, najważniejsze zmiany w rozgrywce, nowe skiny, darmowe nagrody i nie tylko. Zaczynajmy! Tony Stark wypuścił w świat kolejny wynalazek. W skrzynkach i nie tylko można odszukać jego nowy plecak odrzutowy. Ponieważ jest to sprzęt Tony'ego Starka, to nie mogło na nim zabraknąć czerwono-złotego wykończenia i rozwiązania problemu z paliwem. Sam jetpack działa praktycznie tak samo jak stary jetpack. Zajmuje jedno miejsce w ekwipunku i nie trzeba go trzymać, aby móc z niego skorzystać. Dzięki niemu możemy uratować się od twardego upadku na ziemię, dostać się szybko na najwyższe piętro, czy zaskoczyć kogoś. Jetpack ma ograniczoną ilość paliwa, ale na szczęście jest ono odnawialne. Paliwo regeneruje się samo z siebie, gdy nie używamy jetpacka. Nie jest to jakiś super przedmiot. Paliwo dalej się kończy podczas lotu, więc trzeba latać ostrożnie. Plus jetpack nie grzeszy prędkością lotu. Moim zdaniem najbardziej ten jetpack przyda się na tegosezonowy event z Galactusem. Tak samo jak na evencie 9 sezonu, podczas którego jetpack miał nieskończoną ilość paliwa. Nie zabrakło też kilku zmian w balansie rozgrywki. Dzięki Mango z Twittera wiemy, że w tym tygodniu dostrojono mityczne pazury Wolverina, a dokładniej specjalny atak w powietrzu. Mniejsze uderzenia zadają teraz po 10 punktów obrażeń, a główne uderzenie zadaje 45 punktów obrażeń zamiast 65. Wolverina będzie teraz łatwiej pokonać w pojedynku na bliski dystans, ale niestety kosztem efektywności jego mitycznej supermocy. Wydobywca danych Mango dodał jeszcze, że zaszło kilka zmian w systemie namierzania rękawic Ironmana. Wspomaganie celowania, które jest wbudowane do tej broni, jest teraz ciut słabsze, ale nie potrafię określić, jak duża jest ta zmiana. Swoją drogą to zauważyłem, że furgonetki do restartu mają nowy efekt odradzania. Zobaczcie sami, co się dzieje, gdy zostaniemy odrodzeni. Z furgonetki wystrzeliwują potężne niebieskie promienie światła, przez co jeszcze lepiej widać, gdzie ktoś się odrodził. To wygląda trochę niezręcznie z perspektywy osoby, która się odradza. Na samym początku tej animacji prawie niczego nie widać. Dalej w temacie zmian w grafice gry, to już za tydzień, 10 listopada, zostanie wypuszczona aktualizacja, która wprowadzi Fortnite na konsolę nowej generacji. Naturalnie, ponieważ to jest nowa generacja, w życie wejdzie kilka usprawnień graficznych. Te usprawnienia już mogliśmy zobaczyć przedwcześnie na zwiastunie Fortnite na PlayStation 5. Będą nowe efekty likwidacji, picia beczki z siorbem i nawet nowe chmury. Poznajcie bardziej dynamiczny, interaktywny świat z reagującymi na wybuchy drzewami, trawą, ulepszonymi symulacjami cieczy i dymu oraz zupełnie nowymi efektami burzy i chmur. To tylko mała część usprawnień, których doczeka się Fortnite na nowych konsolach. Poza tym przy okazji Fortnite udostępniło też sentymentalną premię w postaci klasycznego zbieraka z pierwszego rozdziału. Można go odebrać całkowicie za darmo na każdej platformie, w grze lub w PlayStation Store na konsolach PlayStation. Od 4 listopada, czyli od dzisiaj, ten klasyczny domyślny kill-off z rozdziału pierwszego Fortnite będzie dostępny aż do 15 stycznia 2021. Dla każdego za darmo. Do tematu darmowych skinów jeszcze wrócimy. Do tego w sklepie za V-Dolce pojawią się pakiety skinów klasycznych Bambików z pierwszego rozdziału. Warte uwagi jest to, że prawie każdy z tych ubiorów ma dodatkowy styl. Te dodatkowe style to skiny Bambików, które były w Fortnite jeszcze przed pierwszym sezonem, rozdziału pierwszego oczywiście. Po krótkim czasie zostały wycofane i wróciły dziś, po 3 latach, w formie skinów do sklepu. Podobnie jak to było w przypadku skinów Pogromców Duchów, będzie można kupić wybrany ubiór albo wszystkie w pakiecie w okazyjnej cenie, której jeszcze nie znamy, ale powinniśmy poznać już w czwartek. Fortnite w zapowiedzi tej aktualizacji dał nam znać, że do gry w tym tygodniu zawitają nowe wyzwania, które będą miały włączoną pomoc ekipy. Za wykonanie ich będzie można zgarnąć niemałe sumy punktów doświadczenia, dzięki czemu z łatwością odblokujemy foliowe style do postaci z kartetu bojowego. Zakładam, że te wyzwania wyjdą w ten czwartek wraz z wyzwaniami tygodnia. Zanim przejdziemy do tematu nowych darmowych skinów, to najpierw rzućmy okiem na wycieki. Mango na swoim Twitterze udostępnił statystyki
Rzutni Siorba. Dla tych, co nie wiedzą, to od jakiegoś czasu twórcy gry pracują nad nową bandażownicą, która strzelałaby siorbami zamiast bandażami. Dzięki najnowszym wyciekom wiemy, że taki siorbany pocisk leczyłby 15 punktów zdrowia lub osłony graczom. Tak samo jak to jest z zgrzewkami, plus siorba będzie leczył trafionego gracza i tych w zasięgu rażenia, siorbnięcia, no wiecie o co chodzi. Ponadto w plikach gry pojawiła się wzmianka o nowym karabinie, który nosi nazwę kodową Kosmos. Karabin Kosmos w magazynku mieściłby jeden nabój, który po trafieniu zadawałby 110 punktów obrażeń na każdy dystans. Czas przeładowania zajmowałby prawie 2,5 sekundy. Nie wiemy dokładnie jak ta broń wygląda ani kiedy wejdzie, ale może ona być powiązana z eventem Galactusa. Na wojnę z kimś tak potężnym przyda się coś mocnego. Swoją drogą to w plikach gry już są pierwsze tekstury odliczania. Dzięki temu odliczaniu z pliku gry wiemy, że event w tym sezonie ma nazwę kodową Junior. O właśnie, Galactus się zbliża. A aby z bliska dobrze wyglądał, zaktualizowano tekstury jego głowy. Oto jak one wyglądają rozpłaszczone. Na przestrzeni tygodnia, następnych kilku dni, będzie jeszcze mnóstwo gratisów do zgarnięcia. Już dziś na przykład odbędzie się kolejny turniej Marvela. W poprzednim miesiącu można było blokować Daredevila, a dzisiaj do wygrania będzie Ghost Rider. A aby go zdobyć, trzeba wziąć udział w kolejnym turnieju z super serii Marvel Knockout. Tak samo jak to było z turniejem Daredevila, do wygrania będzie skin superbohatera w trybie Knockout Marvela Trio, co oznacza, że jest potrzebna trójka osób w drużynie. To jednak nie wystarczy. Trzeba też zająć odpowiednie miejsce. W regionie Europy skin Ghost Ridera zostanie przyznany drużynom na miejscach od 1 do 800. Dodam też, bo wiele osób pytało, że tak, wymagane jest włączenie dwuetapowego logowania. Oprócz tego turnieju odbędą się jeszcze dwa takie skiny superbohaterów i złoczyńców, 11 i 18 listopada, a 21 listopada odbędzie się finalny turniej o $1,000,000, ale w parach, nie w trio. Nie wiemy jeszcze o jakie dokładnie skiny będziemy mieli szansę zawalczyć, ale wycieki zdradziły nam, że w plikach gry pojawiły się kolejne wzmianki o Venomie. To może być kolejny skin za turniej. Drugim skinem może być Czarna Pantera albo Kapitan Marvel. Zobaczymy. O, jeszcze jedna mała uwaga. Wszystkie skiny z tych turniejów, w tym oczywiście Ghost Rider, wejdą do sklepu za fodolce. To dalej nie wszystko. Światło dzienne ujrzał też nowy skin serii Icon. Lachlan, bardzo dobrze znany anglojęzyczny youtuber, otrzymał swój własny ubiór, plecak, zbieraki i emotkę w Fortnite. Najlepsze jest to, że jego zestaw będzie można zgarnąć za darmo, za wzięcie udziału w jego własnym turnieju na zbieraki. Tak, na zbieraki. Oto oficjalna wiadomość. Aby zdobyć królewskie zwycięstwo w tym turnieju wraz z dwójką znajomych, będziecie musieli wykazać się pomysłowością w wykorzystywaniu zasobów. Wyposażenie wyłącznie w broń główną w postaci kill-offów, szukajcie zardzewiałych puszek, granatów impulsowych, granatów wabików i zrzutów zaopatrzenia, by chronić drużynę i likwidować przeciwników. Brak osłon lub możliwości leczenia oznacza, że jedynymi sposobami na regenerowanie zdrowia będą likwidowanie przeciwników lub używanie emotek. I jeszcze jedno. Ustawiono ograniczenie 10 sztuk dla każdego materiału budowlanego, więc dobrze wykorzystujcie każdą budowlę. Swoją drogą to w plikach gry zaktualizowano krzaki i przenośne szczeliny, więc prawdopodobnie zobaczymy te przedmioty w turnieju Lachlana. W regionie Europy cały zestaw Lachlana zostanie rozdany drużynom aż do miejsca numer 1100. Turniej odbędzie się 8 listopada w trójkach, więc przygotujcie swoje ekipy. Następnym twórcą, który otrzyma swojego własnego skina, będzie GrefG. Więcej informacji na temat jego ubioru poznamy na początku 5 sezonu. To na razie tyle o turniejach. Dajcie znać, czy bierzecie udział. Wróćmy do tematu konsol nowej generacji. Duża część z was pewnie już dobrze wie o tym, że Fortnite i PlayStation blisko ze sobą współpracują. Niektórzy z was mogli o tym usłyszeć, a inni mają szafki pełne gadżetów z PS Plus. Chyba was nie zdziwię, mówiąc, że na horyzoncie czekają nowe skiny dla graczy na PlayStation. Dokładnie tak. Gracze na konsolach PlayStation będą mogli zgarnąć kolejne gratisy. Jednak nie jest jeszcze pewne to, co będzie za PlayStation Plus, a co będzie tylko i wyłącznie dla graczy na konsolach PlayStation 5. Aktualizacja dodała do gry takie oto ciekawe skiny. Ten skin na pewno jest dla PlayStation, z uwagi na to, że na plecaku tego skina znajdują się symbole charakterystyczne dla tej konsoli. Czarno-niebieska kuno jednak stoi pod znakiem zapytania. Nie ma wzmianki o tym, aby miała pojawić się w sklepie, ale swoją kolorystyką podpowiada nam, że jest nowym skinem PlayStation. Jeden z tych skinów będzie na PlayStation Plus, czyli będzie można go odebrać na PS4 oraz na PS5. Za darmo, jeśli ma się PS Plus.
a drugi skin będzie prawdopodobnie skinem ekskluzywnym dla konsoli PlayStation 5. Który to który? Jeszcze nie wiadomo, ale obstawiam, że za PlayStation Plus będzie kuno. Kilka starych skinów za to otrzymało nowe style. Fakt, że te oto skiny otrzymały nowe style, podpowiada nam, że niedługo wrócą do sklepu. Moim ulubionym nowym stylem z tej aktualizacji jest chyba ten zimowy do kowboja. Zbieraki Jerzyka za to sekretnie otrzymały nowy, niedokończony styl. Przypuszczam, że twórcy gry szykują nowy styl dla tej postaci na zimę. Poza tym wiemy jeszcze, że do gry zawita nowy pakiet ratowania świata. Będzie on zawierał dostęp do ratowania świata, schemat, misję za fałdolce i ubiór, który będzie w szafce Reś i Battle Royale. Czyli to samo co inne pakiety startowe ratowania świata. Będzie on kosztować niecałe 63 zł. I to w sumie tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.